Zabieg wypełniania doliny łez oraz modelowania policzków jest to zabieg przeznaczony dla dwóch grup osób. Jedna z nich to są osoby, które mają już ubytek tkanki w tym regionie, związany z wiekiem i z codziennym naszym życiem. Natomiast druga grupa osób są to osoby, które po prostu mają taką budowę anatomiczną. Zarówno jedna, jak i druga grupa może mieć wykonywane zabiegi równocześnie lub jest kwalifikowana tylko do jednego z nich. Ciężko jest powiedzieć na dzień dobry, który zabieg będzie wykonywany jedynie u danej pacjentki. Trzeba to najpierw określić osobniczo. Zabieg polega na podaniu preparatu kwasu hialuronowego w okolice między nasadą nosa, a dolną powieką, co Państwo zobaczycie za chwileczkę w trakcie wykonywania zabiegu. Natomiast modelowanie policzków polega na podaniu preparatu wypełniającego w okolicy policzka oraz kości jarzmowej. Ilość wkłuć zależy od tego, jakie są potrzeby anatomiczne dla uzyskania jak najlepszego efektu końcowego, czyli gładkości, równości i symetrii. Musi to oczywiście być również zgodne z całą budową twarzy i pewnymi zasadami estetyki i anatomii. Zabieg jest krótki, nie jest bolesny, jest uczucie delikatnego rozpierania, czasami pieczenia. Pacjentka nie musi być specjalnie przygotowana do zabiegu. To, co może być po, najczęstsze zdarzenia, to jest zaczerwienienie, delikatny obrzęk. Może się zdarzyć krwiak, czyli tak zwany siniak, który oczywiście można pokryć makijażem i stosowanie preparatów zawierających arnikę czy heparyny znacznie przyspiesza gojenie się. Pacjentkę usadawiamy w pozycji pionowej, tak aby tkanki były w jak najbardziej w takiej pozycji, która pokazuje działanie grawitacji, czyli nie pozycja leżąca, a pozycja pionowa, która najbardziej uwidacznia ubytki. Przygotowujemy pole do zabiegu. Przecieramy płynem dezynfekującym. Początkowo zajmiemy się obszarem policzków, tak aby uzupełnić delikatne ubytki, które powstały, oraz wyprofilować delikatną tutaj wzniosłość, tak zwane te jabłuszka. Po uzyskaniu efektu końcowego dopiero zajmiemy się wypełnianiem typowym doliny łez, czyli tutaj tych dwóch obszarów. Będzie ukłucie, delikatnie przyłożę igłę, żeby Pani widziała, w którym miejscu, i następnie będzie kłucie. Podaję preparat, będzie delikatne uczucie rozpierania. I w ten sposób będzie wyglądała ta część zabiegu, tak? Czyli wyprofilujemy sobie policzek. Oczywiście techniki podawania są różne. Można wykonywać to kaniulą, można wykonywać z wkłuć właśnie pojedynczych, tak zwanych depozytów. Zależy to od tego, jaki preparat używamy, jak chcemy go podać, jakie są ubytki i jaki efekt końcowy chcemy osiągnąć. I ponownie. Delikatne krwawienie jest czymś naturalnym, także nie trzeba się absolutnie tym denerwować. Dobrze, i przechodzimy na drugą stronę. Na spokojnie, tak? Ukłucie.
trzymamy. Drugą ampułeczkę będziemy otwierać. Każdy z preparatów ma swój numer referencyjny, który jest naklejany na zgodzie oraz na opisie zabiegu w historii pacjenta. Także zawsze wiadomo, która bezpośrednio ampułka została podana. Zwiększa to bezpieczeństwo wykonywanego zabiegu w sytuacji, gdyby pojawiło się jakieś uczulenie czy jakaś reakcja niepożądana, które są niemniej niezmiernie rzadkie. Przejdę teraz do wypełniania doliny łez. W momencie, kiedy uzyskałam już mniej więcej kształt policzka, jaki jest oczekiwany, widzę, na ile też ta dolina łez mi się tutaj zagłębiła, na ile się pokazała. Wobec tego mogę w tej chwili dopiero odpowiednio dopasować preparat danego kwasu hialuronowego. Częściowo podamy sobie troszeczkę mocniejszy tutaj w tą dolną partię. Jest tutaj odrobinę więcej tkanki podskórnej, wobec czego możemy sobie na to pozwolić, a uzyskamy lepszy efekt. Podczas zabiegu należy zwrócić uwagę na to, jak wypełnia się ta dolina łez, aby nie podać za dużo preparatu i nie uzyskać efektu przeciwnego. Czasami lepiej podać jest mniej, odczekać tydzień, najlepiej 2 tygodnie, aż preparat się ustabilizuje, ułoży i wtedy ocenić ponownie, jak wygląda dana okolica i ewentualnie uzupełnić potrzebne braki, dostrzegnąć, tak? Lepiej jest zrobić to w ten sposób, niż podać preparatu za dużo. Oczywiście w przypadku, kiedy tego preparatu poda się za dużo, też można to zniwelować, podając enzym rozpuszczający kwas hialuronowy, hialuronidazę, ale zawsze wiąże się to z przedłużaniem całej procedury, no i niestety hialuronidaza likwiduje cały podany kwas w tą okolicę. Nie da się zlikwidować jedynie nadmiaru. Teraz delikatnie masuję podany preparat, tak aby go odpowiednio rozłożyć. Liczba wkłuć jest różna, to zależy od tego, jak się ten preparat układa, ponieważ proszę pamiętać, że podczas podawania to układanie tego preparatu też się zmienia i zmienia się zagłębienia okolicznych, okolicy tutaj wypełnianej, tak? Dlatego to na bieżąco jest jak gdyby modyfikowane. Jak się pacjentka czuje? Dobrze. Naprawdę nie boli. Ryzyko powstania krwiaków jest znacznie większe w tej okolicy niż na przykład przy wypełnianiu, modelowaniu policzku. Dlatego, że siatka naczyń krwionośnych w tej okolicy jest znacznie większa, bardziej gęste są te naczynia, skóra jest znacznie cieńsza i jest dużo mniej tkanki podskórnej. To wszystko sprawia, że krwiaki łatwiej się robią, no i niestety są bardziej widoczne, bo nie są w stanie się schować pod powłoką tłuszczu, która gdzie indziej występuje na twarzy. Ucisk, który teraz stosuję, jest bardzo delikatny. Nie sprawia, przynajmniej nie powinien sprawiać pacjentce bólu i służy on jedynie odpowiedniemu ułożeniu preparatu w tkankach. Dobrze. W tej chwili
chwili sprawdzam, jak rozłożony jest preparat, czy jest równomiernie, czy uzyskane wypukłości są równe. I w tej chwili widzę, że na przykład odrobinę wymaga ta okolica, aby podać jeszcze troszeczkę preparatu. Takie korekty może są dla pacjenta mniej przyjemne, bo pewno chciałby już mieć koniec zabiegu, ale one czasami, chociaż są drobne, ale efekt końcowy dzięki nim jest naprawdę dużo bardziej zadowalający. W tym momencie zakończyłabym zabieg u pacjentki, jeżeli chodzi o podawanie preparatów. Zaleciłabym Pani kontrolę za 2 tygodnie, żeby zobaczyć, jak się preparat rozłożył i wówczas oceniłabym, czy ewentualnie należy podać jeszcze kwas znacznie mniej gęsty, delikatniejszy, jedynie tutaj w okolicy, zaraz przy kąciku oka, no nieco poniżej odpowiednio. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili preparat jest podany na świeżo, tkanki są nieco obrzęknięte. W momencie, kiedy wszystko się ułoży, preparat dopasuje do mimiki, do położenia mięśni i ich pracy, dopiero będzie ten efekt ostateczny. On też oczywiście się usadawia w tych tkankach, stabilizuje, co też zmienia przez okres około 2 tygodni wygląd tej okolicy. Dlatego, tak jak wspomniałam wcześniej, lepiej mniej, a kilka razy dla lepszego efektu.